Co? Kręcimy? A jak? Kręcimy od rana. A klucze co? A klucze są? No. Ach, nie wiem, chali w to, ale chali w to, skoro ten długi będzie. Ale czy on nam potrzebny? Nie. Też tak myślę, że nie. Czekamy na pomoc. To właśnie. W razie W nas wyciągną. Nie, kompresorek na wypadek W? Ty, no to weź. A będziemy coś pompować? Mam nadzieję, że nie. Ja też. A ty masz drugi? Jeden bez kabla, niekompletny. Dobra. Nie. Nie, bo ciężarówka mi się za nim mogła i nie ten, nie wziąłem. Ty, a potrzebujemy? Miałem wziąć walkie-talkie, ale wiesz co, zapomniałem. Znaczy zapomniałem. Do ciężarówki się dobierałem rano, a ona coś, winda jej się zablokowała. I już nie wyciągałem. Teraz tragiczna historia. Są wyroby? Tam? Ile pisowa? 150. Dojechali. Ło, to my, kurwa, żyjemy. A tu pusto, o kurwa. Mówiłem, nie zapierdalaj tak, wariacie. Gadałeś szybko, bo ten... Kazałeś szybko jechać. Dobra, to jeszcze Bóg ślepiej będzie. Że się nie, że się zgubimy. Mieliście nie ten, nie startować. Pojechaliśmy do Żwira wczoraj na kawę i Żwiru tak wsiadł na psyka, a też ją ładujemy. No to dobrze, że Adze, a nie tobie na psychę wsiadł. Bo ty przynajmniej bez tego, bez spiny. A my chcieliśmy się zaparkować tutaj, żeby Aga nie mogła zjechać. Co? Siemano. Siema. Siemanko. Kurwa, jak pech to pech. No co, paliwa za dużo wlałeś pewnie. No. Bo paliwem czuć. Nie, bo co? Wylewa się ze zbiornika, wiesz? Jak za dużo wlejesz. Okej. Okay. Dzisiaj będziemy wiedzieć. Na razie jeździ, tyle co wiesz. Nowe lampeczki. Nie no, no teraz ładnie wygląda. Żaby żyły, nie? W środku. No. Poziom wody do połowy. Ale te są fajne, wiesz co, ja kiedyś kupiłem jak... Te, że mam takich, wiesz, kilka tych soczewek bez ringów. No. Ale to wtedy jakoś tam się taniej pojawiły i tak ten, teraz do żuka będę je zakładał. Ale te są fajne, te ładnie wyglądają. Bo świecić pewnie świecą słabo, co? Bo te moje chujowo. Powiem ci, że jak odpalimy, jak jest ciemno, nie? To naprawdę całkiem spoko, nie? Aż jest to w przodu. Ty, bo te moje tam szału nie robią. Tak. To głównie leda z przodu, nie? Co? To leda z przodu, wiesz, główno oświetlenie, nie? No. Kurde. Pewnie będę musiał Adidasy zdjąć, co? Duchu łazi dzisiaj. Duchu! No ty zjeżdżałeś, oni się wystraszyli i high lift uciekł im. No. Ja? Jeden z pierwszych, co? Tak. Kurde. Ale czekaj, my jesteśmy w turystyku? Tak. A możemy być w wyczynie? Chcesz jechać trudniejszą trasą? Trudniejszą? Nie, dobra, jedziemy w turystyku. Nie, dobra, dobra. Ale czekaj, ale wy jedziecie w Extreme, to znaczy, że... A dobra, dobra, już nie. My? Galoperem.
No kiedyś mi wcisnęli do tego, do ekstremu busem. To aż bus się rozbił i dopiero się odechciało ekstremu. Kurde, mieliśmy szampana wziąć na wypadek, jakbyśmy wygrali. Na wypadek, jakbyśmy wygrali. Tam, wiesz, ważne jest, żeby się pobawić. Czekaj, ale długopis jakiś potrzebujemy, czy co? Czy to pieczątki? Jakiego stworu, żebyś go gonił. No. A jakiś roadbook, czy coś? Nie, nie ma. Nie ma, bo jedziemy kolumną na ten, na wąwóz. A, to spoko. I wszyscy po wąwozie. Tam jest wyznaczona trasa z dwóch stron sznurek. No. Po prostu po sznurku dajesz. A, no to zajebiście. No to elegancko. My teraz na Hanta żeśmy fajny teren, 5,5 hektara, gdzieś koło 5 hektarów, sorry. Jest taki bagna, na środku jest, wiesz co, taki wyżej troszkę, a później na prawo, lewo bagna, jakieś tam przejazdy, te wody trochę, takich, wiesz, taki jakiś tam strumyk. Od razu nam się przypomniał ten u was, jak jest ten, wiesz, ten jeden odcinek, co ten strumyk taki płynie i trzeba później po jednej stronie punkty, po drugiej stronie. Nie to. Zdrutujemy go. Kurde, fajnie chłopaki, że wzięliście kanał przenośny. No. Tędy nie jechaliśmy, zajeździłem pewnie do wąwozu od tyłu. Pewnie tak. O kurde. Ładnie. Nie zrób wstydu i nie powieś się. Skup się. No to przełączyć na ten, na 4, na 8, czy nie? Na razie nie. Złap, bardziej może popoczę. O kurwa, bym ci pomknął, ale... jest ciężka, ale jakoś wybrniemy z tego jakoś. Biegu. Nie wiem, czekaj, wiesz co, nie mam, tylko trzeba go rozplątać, bo kinetyk zawsze musi być rozplątany, żeby nie wyglądany. Przebicie się jakoś, chłopaki? Będziemy robić małą pomoc dla chłopaków i o to chodzi właśnie w rajdzie. Jedziecie dalej, czy nie? No my też wracamy, póki jeszcze nie rozjeździli drogi dojazdowej. Nie wiem, zaraz zobaczę, czy to górą właśnie jakoś takie jest. No, bo tu ostre. No, bo jest chyba górą jakoś. No, bo nie, tam dookoła jest pętla, to jest tak, że później jest to... No, starcie tam. Tak, ale tutaj idzie górą, zaraz zobaczę, bo robię. No, troszkę za ostro. No.
To tak jak czasem, słuchajcie, przednią rejestrację ktoś ma taką pogięto konkretnie, nie? A to wiecie, szedłem z urzędu komunikacji, tir przejeżdżał drogę i rozjechał tablicę, nie? A samochód nie bity przodem. Zaczoną głową powoli idziemy ku zachodowi słońca. Coś rękę wysunąłem ci pomóc. Dawaj, chociaż końcówkę. Tutaj samuraj. Samuraj? No kurde, bo tego kłada mamy. Nakranego, no, jak dachuje. Ale tak? Ten co nakrył. No i my mamy. No ten co się nakrył. No trochę ten. Dobra, czas na pancernika. Po ile tu jeszcze będziemy? No co? No, teraz będzie 50. O 13 będzie pół godziny przy przerwie. Za 45 minut. Za 45 minut. W duchu, opłaca nam się pancernika otwierać czy nie? Pół godziny, jakby nas chcieli jechać znowu, to od razu pojadą, nie? Idzie włączyć? Aby wszystkie załogi zjechały teraz. No właśnie, dobra, opierdolmy tak czy siak. Tyn, tyn, tyn. Tyn, tyn. Tyn, tyn. Tyn, tyn, tyn. I ten, i łobiat ten. Błyszkowidelec. Popatrz sternika. Dyma i tak. Potem się zagina raz. Zagina się drugi raz. I w terenie mamy kanapeczki, robimy tak. Cyk. Cyk. I cyk. I kanapeczka delicious.